kierunki studiów w pytaniach i odpowiedziach. Higiena dentystyczna. O czym są te studia? Branża stomatologiczna jest jedną z bardziej stabilnych branż medycznych. Biorąc pod uwagę potrzeby społeczne, można liczyć na to, że w gabinecie stomatologicznym zawsze będzie dużo pracy. Celem studiów na tym kierunku jest przekazanie studentom szczegółowej wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw medycyny i stomatologii oraz pracy w gabinecie stomatologicznym, czyli na przykład wykonywania zabiegów higienicznych. Jak znaleźć uczelnię, która prowadzi te studia i gdzie szukać dodatkowych informacji? Odwiedź studia.pl. Tam z łatwością znajdziesz listę uczelni wraz z linkami prowadzącymi do ich stron oraz szczegółowy opis studiów. Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą skrupulatność, precyzja, życzliwość, cierpliwość, pozytywne nastawienie, poczucie misji. Czego można się nauczyć na tych studiach? Zdobędziesz wiele umiejętności, takich jak organizowanie pracy gabinetu stomatologicznego, wykonywanie zabiegów z zakresu higieny jamy ustnej, wykonywanie zabiegów profilaktycznych, prowadzenie dokumentacji medycznej, przekazywanie wiedzy o higienie stomatologicznej. Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć? Choć są różnice między uczelniami, zwykle można się spodziewać przedmiotów takich jak prowadzenie gabinetu stomatologicznego, obsługa medycznych urządzeń stomatologicznych, podstawy protetyki, podstawy farmakologii, stomatologia ogólna. O czym są projekty dyplomowe? Możliwości jest bez liku. Jako przykładowe tematy można wymienić następujące. Procedura przygotowania gabinetu stomatologicznego do przyjęcia pacjenta. Zabieg lakowania bruzd, promocja zdrowia jamy ustnej w działaniach organizacji pozarządowych, analiza parametrów biologicznych płytki nazębnej. Jakie perspektywy ma przed sobą absolwent tych studiów? Wiadomo, że można robić wiele rzeczy. Gdy ludzie szukają pracy w zawodzie, bardzo często wybierają zatrudnienie w prywatnych gabinetach stomatologicznych, pracę w państwowych instytucjach ochrony zdrowia, zatrudnienie w promocji zdrowia, podjęcie pracy w salonach urody, podjęcie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym. Jakie wynagrodzenia osiągają absolwenci tych studiów? Rynek pracy jest bardzo zmienny. Wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Najbardziej aktualne informacje znajdziesz w serwisie praca.studia.pl. Co zrobić, aby regularnie otrzymywać ciekawe informacje o życiu studenckim, efektywnym studiowaniu i innych kierunkach studiów? Subskrybuj kanał studia.pl i koniecznie kliknij na dzwonek, aby nie przegapić żadnej nowości. Co myślisz o tym kierunku? Daj znać w komentarzu.